Dzień dobry, nazywam się Robert Marek. Jesteśmy w Akademii pana Aleksandra Hereckiego w Siwolicach, Akademii Medycyny Ludowej, Medycyny Regeneracyjnej. Ja jestem tutaj po raz drugi. Żona. Witam, Marzenka. Marzenka. Jest tutaj po raz pierwszy. Jesteśmy tutaj przede wszystkim za sprawą problemów, które naszły żony. Może w skrócie opowiem szybko swoją historię, jak się tutaj w ogóle znalazłem w Akademii. W roku około 2007 zacząłem terapię pewnym farmaceutykiem w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej leczyłem się antybiotykami. Pracowałem dla dużych korporacji amerykańskich. I dla mnie było ważne, abym miał czystą twarz, a moja twarz była naćpana różnymi rodzajami wysypkami. Z tego powodu leczyli mnie przez 4 lata antybiotykami. Doszliśmy do momentu, kiedy antybiotyki już były tak mocne, że mi powiedzieli, że jakbym miał jakiś problem, to będzie problem ze znalezieniem odpowiednich antybiotyków. Przerzucili mnie na inne lekarstwo. Bardzo silne, toksyczne lekarstwo, z tym, że w tym momencie, jak z lekarzami rozmawiałem, było to tak jakby nie było to okazane przez lekarzy jako problem, z którym powinienem się męczyć, bo to każde lekarstwo ma swoje efekty boczne, wszystko muszę napisać, jednakże co nie znaczy, że ja przez to przejdę. Żona odradzała mi to tego lekarstwa. To 7 lat mojego życia, bo ze życiu tego lekarstwa, chociaż odradzałam branie. Chyba więcej niż 7, to 11. Po tym leku, Robert stał się niepoznany. Stał się innym człowiekiem. Zaczął chorować, nie wiem na co. Często były zawroty głowy, często przychodził zmęczony, nie miał siły. To były bardzo ciężkie lata dla naszej rodziny. Problem tkwił w tym, że problemy zaczęły się dopiero pół roku po tym, jak przestałem brać się lekarstwo. I te problemy, które przyszły tak z dnia na dzień, ja w ogóle w tym momencie nie myślałem, że to może być efekt uboczny tego lekarstwa, czy powiedzmy leczenia antybiotykami przez 4 lata wcześniej. Absolutnie nie. Przez te 3,5 roku przeszedłem przez serię różnego rodzaju testów w Kalifornii przez amerykańskich lekarzy. W sumie było ich ponad 50. I żaden z tych lekarzy nie był w stanie dać mi diagnozy, co w sumie może z punktu widzenia czasu nie było takie złe, bo diagnoza często kończy się jeszcze większymi problemami. Jednakże nie byli w stanie nakierować mnie i powiedzieć mi, gdzie tkwi mój problem, dlaczego przechodzę przez to, co przechodzę, dlaczego czuję się tak, jak się czuję, a czuję się tak, jakbym po prostu umierał. Po okresie 3,5 roku, a do tego momentu lekarze, wiara w lekarzy, medycyny była dla mnie na takim samym poziomie jak wiara w Boga. Nie było różnicy. Wierzę im bezgranicznie. Po 3,5 latach tych wszystkich badań i braku kierunku, ja byłem już tak zdesperowany, że przestałem już z takiej chyba złości, przestałem z nimi współpracować. Po prostu odłączyłem lekarzy ze swojego życia i zacząłem szukać rozwiązania problemu na własną rękę. Przez następne 10 lat od momentu, czyli przez następne powiedzmy 7 lat od momentu, kiedy przestałem działać z lekarzami, odwiedziłem różnego rodzaju terapeutów w Stanach Zjednoczonych, a także w innych krajach, na innych kontynentach, również w Indii, i w Europie, i nikt nie był mi w stanie pomóc. Moja sytuacja robiła się coraz gorsza. Były
Często były dni, dużo ich było, kiedy w ogóle już zastanawiałem się nad sensem w ogóle, nad sensem życia w takich cierpieniach, bo tych symptomów było tak, tak niesamowicie dużo i one tak się często zmieniały, że ja nie byłem w stanie nawet określić, co ze mną jest nie tak. To było bardzo trudne. Przez ten czas musiałem zrezygnować ze swojej pracy w rozwoju biznesu i zająć się pracą taką, która pozwalałaby mi przeżyć, bo nie miałem środków do życia, aby leczyć się bez pracy. Także musiałem pracować i w tym samym czasie próbować wyjść z tego dołka. Także przesłuchałem całą masę, to były tysiące godzin różnych programów na YouTubie z punktu widzenia medycyny alternatywnej, wszystko w języku angielskim i cokolwiek bym nie próbował, nie przynosiło to żadnych efektów. Było coraz gorzej. Było coraz gorzej, tak. Dochodziło do tego, że nie miałem siły na nic, nie miałem siły na rodzinę, nie miałem siły dla siebie. Nie byłem w stanie odpocząć nawet podczas snu. I pewnego razu natknęliśmy się z żoną na polskie wideo na YouTubie z telewizji niezależnej. Tutaj dziękuję niezależnej telewizji. Jestem bardzo wdzięczny, bo to przez nich natknąłem się na pana Reckiego i na jego klinikę. Pierwszym razem przyjechałem tutaj w zeszłym roku i wiedziałem, że to, przez co tutaj przejdę, będzie miało jakiś wpływ na moje zdrowie. Wiedziałem, wierzyłem w to, że poczuję się lepiej. Nie wiedziałem, do jakiego stopnia, ale razem z żoną wiedzieliśmy, że to jest to. I tak się stało. Po dwóch tygodniach pobytu poczułem się dużo lepiej. Jednakże dużo, dużo lepiej poczułem się parę miesięcy później. Dwa, trzy, może cztery. W tym czasie, w tym okresie czasu, trudno to sprecyzować dokładnie, ale zauważyłem, że miałem dużo więcej energii i zauważyłem, że zacząłem myśleć, że jestem gotowy do powrotu do swojego rodzaju pracy sprzed 11 lat. Miałem dużo więcej energii, symptomy były coraz rzadsze, ich było dużo mniej. Dało się po prostu żyć. Zacząłem powoli nabierać z powrotem ochoty do życia, bo tego po prostu brakowało i rodzina to odczuwała, a byłem zrezygnowany. Najgorsze z tym wszystkim było to, że to, co się stało z tym lekarstwem na początku, to dopiero wyszło na jaw, powiedzmy, w zeszłym roku, prawda? To lekarstwo jest zakazane w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, nie przepisują tego. Było wiele, wiele zgonów, wiele wypadków. Efekty uboczne to jest... Ale sprzedawane w Polsce, dermatolodzy to przepisują. Tak, w Polsce, nie ale przepisane to inną nazwą już tej chwili. O skutkach ubocznych. Także najgorsze w tym wszystkim było to, że wszystkie te moje symptomy były tak dziwne, że były dziwne nie tylko dla mnie i dla lekarza, z którymi rozmawiam, ale także dla mojej rodziny, bo nawet rozmawiałem z żoną, zajęło żonie długi, długi czas, aby faktycznie zauważyła, że nie są to moje wymysły. W tej chwili wiem, że po prostu to był problem kompleksowy, że wszystkie moje narządy po prostu siadły w jakimś większym czy mniejszym stopniu i nic nie pracowało po prostu tak, jak powinno pracować. Dlatego te symptomy się cały czas zmieniały. Tych symptomów było setki, mogę powiedzieć setki. One były, niektóre były podobne, niektóre były inne. Cały czas to się zmieniało, tak jak bigos, mniej więcej. Także jestem niesamowicie wdzięczny panu Aleksandru Hareckiemu za to, że założył takie miejsce, bo jest to jedyne miejsce na świecie. Nie ma takiego miejsca, gdzie można leczyć problemy zdrowotne
kompleksowo, tak jak są leczone to tutaj. Jest dużo miejsc na świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Europie, w Indiach, wszędzie, gdzie leczą podobnymi metodami, prawda? Ale są to, powiedzmy, zabiegi, jeden zabieg, jednego typu zabieg, powiedzmy, rozrzucony na ileś tam tygodni, czyli jeden, dwa zabiegi w tygodniu, a przy następnych, powiedzmy, parę miesięcy. Tutaj te zabiegi są codziennie i tych zabiegów jest bardzo dużo i kompleksowo to wszystko oddziałuje na cały organizm, na różne organy. I w tym momencie organizm zaczyna budzić się z powrotem do życia, zaczyna budzić się ta, jak to powiedzieć? Proszę. Chęć, wiara do życia. Mi chodzi bardziej, że ta fabryka zdrowia, którą mamy w środku, którą mamy wbudowaną, zaczyna działać. Zaczyna działać. I właśnie te efekty są, cały czas się powiększają z miesiąca na miesiąc. I jeżeli używamy tych metod tutaj, których nas nauczyli, a ja tutaj od razu powiem, że większości metod w domu nie używałem z tego powodu, że byłem po prostu zagarniony pracą do tego stopnia, że naprawdę albo powinienem używać większość tych metod, albo zrezygnować z pracy. Także w tej chwili zrezygnowałem z pracy właśnie z tego powodu, aby już naprawdę zacząć się odbudowywać, żeby to zdrowie sprzed, powiedzmy, nie tyle 10 lat, ale 20 czy 30, aby mogło ono wrócić, bo wiem, że jest to bardzo realne i to jest w zasięgu ręki. Najgorsze jest to, że wiele ludzi nie wierzy nam, nie wierzy takim ludziom jak ja, którzy stykają się właśnie z takimi problemami. To w tej chwili nazywane jest w języku potocznym angielskim mystery illness, czyli jakby to powiedzieć, mystery illness, jakieś takie dziwne schorowanie, które nie ma nazwy, prawda? I problem jest w tym, że jeżeli coś nie ma nazwy, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni, jakiejś takiej konkretnej nazwy choroby, to nie mamy diagnozy od lekarza medycyny, to teoretycznie jesteśmy zdrowi i nie powinniśmy narzekać, prawda? I ja niestety odczułem to przede wszystkim ze strony swojej rodziny, najbliższej rodziny, która chyba uważała, że były to po prostu wymysły mojego umysłu, nie wiem z jakiego powodu, być może żeby zwrócić na siebie uwagę. Nie mam pojęcia jednak, że rodzina absolutnie nie zaakceptowała mojej choroby i... Ja zaakceptowałam. Oprócz żony oczywiście. Chcę powiedzieć, że jest dużo chorób na świecie, które niby mają swoje nazwy, ale tak naprawdę to są tylko nazwy. Jesteśmy po prostu zatoksyczeni, prawda? Jesteśmy zatoksyczeni w całym organizmie. To jest wątroba, to są nerki, żołądek zatkany robalami i cała reszta, prawda? I nie zdajemy sobie sprawy, że pierwszym krokiem do zdrowia jest przede wszystkim oczyszczenie organizmu. Oczyszczenie organizmu z pasożytów, z bakterii, z wirusów. I to jest właśnie początek kuracji. I to jest to, co daje nam tutaj Akademia Hareckiego. Oczyszczanie wątroby to jest podstawa bezwzględna. Oczyszczanie wątroby, oczyszczanie jelit, oczyszczanie organizmu z pasożytów przede wszystkim, których mamy bardzo dużo, ale nie zdajemy sobie sprawy. Być może nawet nie chcemy o tym myśleć. Także to jest moja historia. Jestem bardzo wdzięczny, że to znalazłem, że to dalej istnieje i jestem wdzięczny za to, że w tym momencie, kiedy moja żona zaczęła mieć poważne problemy, miała, powiedzmy, to miejsce już dostępne, aby zacząć kurację innym sposobem niż tylko przez serię zabiegów operacyjnych, wycinanie kolejnych narządów. I tutaj chciałbym w tej chwili oddać głos mojej żonie. Jestem bardzo zadowolony, każdemu polecam. Mam nadzieję, że to nie jest mój i nasz ostatni raz. Nie z tego powodu, że chcemy być dalej chorzy, ale chcemy być coraz bardziej zdrowi. Mam nadzieję, że będziemy tu przyjeżdżać przynajmniej raz do roku przez tyle lat, na ile będzie to nas stać i tyle lat, ile
będziemy przy życiu. Ja chciałam na początku przede wszystkim podziękować Panu, Panie Halecki, za założenie tej Akademii, za to, że robi Pan to, co robi, wkłada w tyle serca i za to, że mogłam tutaj być i przeżyć to, co przeżyłam. I Tobie też, kochanie, dziękuję, bo dzięki Tobie też tutaj jestem. Dziękuję Fundacji Dajemy Życie i to serduszko dla Pana i dla wszystkich. Witam wszystkich tutaj, którzy są, bo jeśli tutaj jesteście, na pewno jesteście dlatego, że szukacie. I tak jak tutaj była mowa, mój mąż szukał, szukał, szukał. I ja mu mówiłam, ty musisz mieć takie miejsce, gdzie będziesz w jednym miejscu, będziesz miał kompleksowe zabiegi, że ktoś się tobą zajmie od rana do wieczora. I tak jest tutaj. 24 godziny na dobę. Mamy tutaj pomoc. Mam bardzo dużo energii, zmieniłam się. Życie do mnie wróciło. Miałam problemy z wątrobą, czekała mnie operacja, ale zamkniętymi oczami ja wierzyłam, że to jest to miejsce, gdzie muszę spróbować, dać sobie szansę i udowodnić sobie, a dzięki sobie i innym moim znajomym, którzy mają też problemy, że jest takie miejsce na ziemi, gdzie można zrobić, gdzie się dzieją cuda, a dzieją się cuda. Kiedy tutaj dwa tygodnie temu przyjechałam, każdy tutaj z moich koleżanek i kolegów, którzy też tutaj przybyli, był smutny, miał swój bagaż na plecach, był mało rozmowny, nie wiedzieliśmy, co nas czeka. Po dwóch dniach zaczęliśmy inaczej mówić, inaczej zaczęliśmy się czuć. Wszystkie zabiegi, które tutaj są w Akademii Medycyny Ludowej, są tak niesamowicie przemyślane, są tak niesamowicie ustawione, żeby każda nasza komórka zaczęła żyć na nowo. I moje żyją, i moje się cieszą. Mam dużo radości, mam dużo ciepła, które chciałabym... Dużo energii przede wszystkim. Dużo energii, inaczej się czuję, widzę, jak wygląda moja skóra, jak wygląda, jak ja się budzę rano, wypoczęta. Są to zabiegi, niektóre zabiegi, które tutaj są to zabiegi bolące. Ale po każdym zabiegu, który jest, nasze ciało po prostu zaczyna inaczej funkcjonować. Jesteśmy zrelaksowani, jakbyśmy dostali zastrzyk życia i energii. I chcę powiedzieć, że pokonałam tutaj bardzo dużo swoich lęków, których nie mogłam pokonać przez 50 lat. Byłam klaustrofobiczką, która się bała zamkniętych pomieszczeń. Bałam się niesamowicie solarium, które tutaj jest, żeby mnie zamknąć. Bała się windy przede wszystkim. Tak windy się bałam. Nie boję się niczego. Ale najbardziej to się bałam kąpieli w beczce z zimną wodą. I w ogóle bałam się wody niesamowicie. Kiedyś się topiłam, więc to był lęk przed wodą, przed zanurzeniem się. Tu jest dużo kąpieli, dużo wody w ogóle. I sobie myślałam tak, ja to muszę zrobić. Ja to muszę zrobić i udowodnić sobie przede wszystkim, że to, co zrobię, będzie tylko wyłącznie z korzyścią dla mnie i dla mojej rodziny. I pokonałam ten strach. Chociaż tej beczki się trochę jeszcze boję, ale zanurzam się i ale robię wchodzisz, chodzę codziennie? Chodzę codziennie, tak. Trzy razy, po trzy razy. Tak. Jestem tutaj. Poza tym jest odrobaczanie, jest czyszczenie jelit, jest czyszczenie wątroby. Żyjmy na nowo. Nasze komórki, które były takie ciapowate i już nie chciały w zasadzie nic robić, odżywają. I moja każda komórka się cieszy i za to bardzo dziękuję. Dziękuję też całej kadrze tutaj, która tutaj jest. Jest to niesamowicie wszystko zorganizowane, dopilnowane. Osoby, które wykonują poszczególne zabiegi, mają niesamowitą wiedzę, niesamowite umiejętności i za to też im dziękuję. I paniom ze stołówki oczywiście, wszystkim paniom. Także bardzo polecam. Mąż niedawno kupił książkę pana Aleksandra Chareckiego i w swojej pracy wiem, które koleżanki są chore, które mają problemy, albo ktoś z ich rodziny.
I swoją wiarę, jak oni zobaczyli, że ja jadę w to miejsce i mam taką niesamowitą wiarę, właśnie chcieli poszerzyć swoją wiedzę i te książki przekazałam z dedykacją. Czasem to, co jest łatwe, wydaje się niemożliwe. Te proste zabiegi, które tutaj pan Harecki opracował, o tak powiem, które opracował i dopracował, to jest tak jak w łańcuszku, jedno oczko zachodzi za drugie, a później dopniemy to wszystko i będzie wszystko w porządku. Także zachęcam, mało tego zachęcam, ja bardzo proszę, ktokolwiek nas ogląda, a jest w ciężkiej sytuacji, spróbujcie, zróbcie to dla siebie, dla swojego życia. Bo jak będziecie chcieli do tej medycyny normalnej, naszej konwencjonalnej, to potem zdążycie pojechać, ale może być za późno. Tutaj stajecie się innymi, ja się stałam innym, ale widzę po swoich koleżankach i kolegach, widzę po moim mężu niesamowitą zmianę, gdzie już myślałam, że sytuacja będzie beznadziejna. I zawsze mówiłam, ja to jestem zdrowa, mi to nic nie potrzeba, tam mi mówi, ja to puszczałam. Dopóki nie dosięgła mnie choroba. I nawet tutaj się przez moment nie zastanawiałam, bo wiedziałam, że ja muszę tutaj być. I wy też tutaj powinniście być, spróbować. Także, panie Aleksandrze Harecki, młody panie Aleksandrze Harecki, seniorze Aleksandrze Harecki, wielkie serce i wielkie podziękowanie. Ja to będę rozpropaguje, będę każdemu polecała, żeby spróbował tego jedynego miejsca na świecie. A w ogóle chcę powiedzieć, że pan jest człowiekiem, który dzieli się swoją wiedzą z wieloma ludźmi. Za darmo przede wszystkim. Za darmo. I pozwala to propagować. I jeszcze mamy tutaj coś jednego. Mamy tutaj ćwiczenia. Codziennie ćwiczenia oczu i można naprawdę swój wzrok poprawić niesamowicie, bo ja już złapałam się na tym, że przeczytałam kartkę z zabiegami, przeczytałam ją. Myślę sobie, kurczę, ale ja nie miałam okularów. Dzieją się tutaj cuda. Proste cuda w naszym organizmie. Także bardzo dziękujemy za pobyt, za możliwość bycia tutaj i tutaj wrócimy. I polecimy to miejsce każdemu, kto cały czas potrzebował tej pomocy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do zobaczenia.